Tytuł kursu: Kosztorysowanie w budownictwie, część druga. Moduł: Wykorzystanie publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia. Temat: Zestawienie informacji zawartych w cennikach do szacowania wartości zamówienia. Witam na wykładzie Zestawienie informacji zawartych w cennikach do szacowania wartości zamówienia. Na wstępie należy stwierdzić, że istnieje na rynku wiele wydawnictw oferujących informacje cenowe. Możemy wyróżnić tutaj takie wydawnictwa jak Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Spółka z o.o., BISTYP, Serwis Informacji Cenowych Budownictwa, InterCenBud, Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa. Poszczególne wydawnictwa różnią się treścią wydawanych materiałów, ale ogólnie cel mają jeden. Przedstawiają ceny robót i materiałów budowlanych. Omówimy teraz część wydawnictw. Promocja to najbardziej rozpowszechniony ośrodek wydający cenniki SECO-CENBUD. Jest to szeroka gama tych wydawnictw. Wśród wydawnictw SECO-CENBUD wyróżniamy informacje kwartalne RMS, biuletyny cen robót, biuletyny scalone, biuletyny zagregowane, wydawnictwa waloryzacyjno-regionalizacyjne Błyskawica, wydawnictwa dla ubezpieczeń. Informacje o cenach czynników produkcji RMS zawierają ceny materiałów przedstawione w układzie branżowym, jak również ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów KP, KZ i Z. Są najczęściej stosowaną bazą cenową do kosztorysowania. Informacje składają się z czterech kwartalnie wydawanych zeszytów. Informacja o cenach materiałów budowlanych, informacja o cenach materiałów instalacyjnych, informacja o cenach materiałów elektrycznych, informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego. Ukazują się w połowie każdego kwartału. Służą do sporządzania kosztorysów metodą szczegółową i rozliczeń w kosztorysach powykonawczych. Informacje o cenach czynników produkcji RMS dostępne są również w formie elektronicznej na płycie CD oraz w wersji online do pobrania przez internet. Biuletyny cen robót jest to zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych, skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SECO-CENBUD. Biuletyny wydawane są kwartalnie w formie pięciu zeszytów. Biuletyn cen robót ziemnych inżynieryjnych, biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych, biuletyn cen robót instalacyjnych, biuletyn cen robót elektrycznych, biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych. Ceny robót mają zastosowanie do sporządzania metodą uproszczoną kosztorysów inwestorskich i ofertowych, szacowania wartości obiektów rzeczoznawcy majątkowi w podejściu kosztowym w zakresie robót ujętych w biuletynie, analizy i porównania cen jednostkowych, kalkulowanych przez wykonawców robót z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju waloryzacji cen robót. Jednostkowe ceny robót zawarte w biuletynie, obliczone według zasad kalkulacji szczegółowej w oparciu o katalogi KNR, KNNR i normy zakładowe. Biuletyny cen robót dostępne są również w formie elektronicznej na płycie CD oraz w wersji online do pobrania przez internet. Przyjrzyj się teraz informacjom na temat biuletynów cen robót scalonych. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.